Dania, zakażenia na fermach. Wybiją tysiące zwierząt. Dania, rozpoczęto uśmiercanie co najmniej 2,5 milionów norek. 2,5 milionów norek straci życie. Powód. Pandemia. Duńscy weterynarze i rolnicy rozpoczęli uśmiercanie norek po tym, jak potwierdzono zakażenia koronawirusem u zwierząt na 63 fermach, poinformowały miejscowe władze. Duński Urząd do Spraw Weterynarii i Żywności podał w poniedziałek 12 października, że uśmierca norki, u których potwierdzono obecność SARS-CoV-2. Z kolei hodowcy, którzy mają niezainfekowane zwierzęta na fermach położonych w promieniu 8 km od fermy z zakażonymi norkami, muszą je wybić sami. Uśmiercanie zwierząt rozpoczęto 8 października. Może ono potrwać nawet kilka miesięcy. Rzecznik policji Henryk Skals powiedział agencji AP, że w piątek jeden z hodowców odmówił władzom wstępu na fermę w celu uśmiercenia norek. Urząd do Spraw Weterynarii i Żywności poinformował, że hodowcy z niezainfekowanymi zwierzętami otrzymają 100% rekompensaty, podczas gdy ci z norkami, u których stwierdzono zakażenie, otrzymają mniej. Ma to zachęcić rolników do zapobiegania infekcjom. Wielki biznes. Dania jest jednym z największych eksporterów norek na świecie i produkuje około 17 milionów futer rocznie. Kopenhagen Fur, spółdzielnia 1,5 tysięcy duńskich hodowców, odpowiada za 40% światowej produkcji norek. Większość eksportu trafia do Chin i Hongkongu. Czy norki mogą przenieść zakażenie na ludzi? Naukowcy wciąż badają, w jaki sposób norki zostały zakażone i czy mogą przenosić wirusa na ludzi. Niektóre mogły zostać zakażone przez zainfekowanych pracowników ferm.